Rozpatrujemy bardzo mały, uproszczony kraj, który sprzedaje tylko. sprzedaje tylko jabłka. I mierzymy PKB w pierwszym roku. W pierwszym roku. Ten PKB wynosi 1000 dolarów. Cała ta kwota pochodzi z jabłek. Wiemy też, że cena jabłek w roku pierwszym wynosiła 50 centów za funt. Zapiszę. 50 centów za funt. Powiedzmy, że pierwszy rok minął, a nawet drugi, więc zmierzyliśmy PKB w roku drugim. PKB w drugim roku jest równy 1200 dolarów. A cena jabłek wynosi wtedy, powiedzmy, 55 centów za funt. 55 centów za funt. 55 za funt. Zastanówcie się nad czymś. Obliczanie PKB służy mierzeniu wartości produkcji dóbr i usług w danym kraju. Obliczamy PKB w dolarach, ale nie tylko to jest ważne. Liczy się, czy wzrosła produkcja całkowita kraju, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Spójrzmy na wartości PKB tutaj 1000 dolarów, a tu 1200. Daje to pewne pojęcie. Spójrzmy na liczby. Od razu widać, że 1200 jest o 20% większe niż 1000. Po tych wartościach, sądząc, powiedzielibyśmy, że PKB wzrósł o 20%. Ale czy to jest rzetelny obraz produkcji całkowitej kraju? Czy kraj wytworzył o 20% więcej dóbr? Ważną wskazówką jest ta cena, bo PKB częściowo mógł wzrosnąć z powodu ceny, a to nie zwiększa wielkości produkcji. Całkowita produkcja rośnie z powodu dodatkowej ilości dóbr, które wytwarza kraj. Można o tym myśleć tak. Nakreślę diagram. Rysuję wykres. Na tej osi mamy ilość, a na tej zaznaczę cenę. P1, cena w okresie pierwszym. Chcę wyliczyć PKB w pierwszym roku, więc zaznaczam cenę jabłek w pierwszym roku. Dla uproszczenia to jedyne wytwarzane dobro. Mnożę to przez ilość jabłek w roku pierwszym, i ten obszar, ten zielony prostokąt, to właśnie PKB w roku pierwszym. PKB w roku pierwszym. PKB w roku drugim to cena z roku drugiego. Wzrasta z 50 do 55 centów. Razy ilość w drugim roku. Przyjmijmy, że był przyrost. Razy ilość w drugim roku. PKB w drugim roku to powierzchnia tego prostokąta. Gdybyśmy chcieli wyznaczyć różnicę między PKB w roku drugim i pierwszym, to byłaby to różnica pól powierzchni, czyli to, co zaznaczam na niebiesko. Na podstawie wartości, które mamy tutaj, zaznaczam na niebiesko obszar, Różnica między PKB w roku drugim a PKB w roku pierwszym, czyli niebieski obszar, wyniesie 200 dolarów. Taki przyrost. Ten obszar to właśnie te 200 dolarów. Zobaczymy tutaj, że część tych 200 dolarów wynika ze wzrostu ilości. Część wynika ze wzrostu ilości, ale w dużej mierze jest to również skutek wzrostu ceny. Gdybyśmy więc chcieli precyzyjnie określić, jak wzrosła wielkość produkcji kraju, a chcemy mierzyć PKB w dolarach, to moglibyśmy wziąć miarę PKB w roku drugim w cenach z roku pierwszego. Gdybyśmy więc pomnożyli, mnożąc ilość z roku drugiego przez ceny z roku pierwszego, uzyskalibyśmy ten prostokąt. Właśnie ten prostokąt. Różnica między tym a rokiem pierwszym. Da nam wzrost PKB wyrażony w cenach z roku pierwszego, zależnie od ilości. I o to chodzi o całkowitą produkcję. Interesuje nas o ile wzrosła produkcja kraju. Podstawmy te liczby. Właśnie te. Ilość z roku drugiego wyliczymy dzieląc PKB przez cenę. Dzielimy pole tego niebieskiego prostokąta przez cenę, aby uzyskać ilość. Jeśli podzielimy 1200 dolarów przez 55 centów, wyświetlę kalkulator. Jeśli więc, jeśli podzielę 1200 dolarów przez 55 centów, to uzyskam ilość jabłek w funtach w roku drugim za 2182 funty. Tu mamy 2182. Ilość w roku drugim wynosi 2182 funty. 2182. Tyle to właśnie jest. Pomnożę to przez cenę. Tę ilość, 2182 funty, pomnożę przez cenę w roku pierwszym. Pomnożę to przez cenę pierwszą, czyli przez 50 centów za funt. 50 centów za funt. Czyli znów posłużę się kalkulatorem, chociaż powinienem obliczyć w pamięci. Uzyskuję. Zaokrąglam do. 1091. Wartość jest równa 1091. Ciekawa liczba. Można ją widzieć jako PKB w roku drugim. PKB w roku drugim. PKB. Tylko jest to PKB realny. Zapiszę. Wyrażony w cenach z okresu bazowego. Albo nie uwzględniający wzrostu cen. Inaczej w cenie z roku pierwszego. W cenie z roku Pierwszego. Praktyczne jest to, że, pomyślcie, gdyby cena pozostała niezmienna, taki byłby nasz PKB. Gdyby ceny nie wzrosły, PKB wynosiłby 1091. To ten różowy obszar. Gdyby więc ceny były niezmienne, przyrost PKB przyrost PKB wynosiłby 91 dolarów, nie 200. Ten obszar, zmienię kolor na pomarańczowy. Ten obszar. Przyrost, gdyby ceny były niezmienne, wyniósłby 91 dolarów. Przeszlibyśmy od PKB w kwocie 1000 dolarów do 1091 dolarów. Ten obszar tutaj to 91 dolarów. Możemy go nazwać przyrostem realnym. Przyrost realny prawdziwa miara wzrostu wielkości produkcji. To podsuwa nam ciekawe tematy do rozważań. Można mierzyć PKB w dolarach z danego roku. To był PKB zmierzony w dolarach z roku drugiego. PKB roku drugiego w dolarach z roku drugiego. I ceny z roku drugiego możemy go nazwać nominalnym PKB z roku drugiego. PKB nominalny. Nominalny, czyli w nominale. To jest PKB nominalny w cenach z tego roku. A ten obszar to PKB z roku drugiego wyrażony w cenach z jakiegoś roku bazowego. Mamy prawdziwe porównanie. Możemy stwierdzić, jak wzrosła produkcja. Wzrosła ona o 9%. Wytworzyliśmy o 9% więcej jabłek. Nazywamy to PKB realnym. PKB realny jest miarą realnego wzrostu produkcji. Stara się uwzględnić realną podwyżkę cen. Później zobaczycie, że w praktyce trudno jest zmierzyć. Tu rozpatrywaliśmy prostą gospodarkę tylko z jednym dobrem. Gdybyśmy jednak mieli mnóstwo dóbr w prawdziwej gospodarce, ze zmianami cen i ilości, niełatwo jest przeliczyć PKB, by uwzględniał ceny. Ale specjaliści prowadzący krajowe rachunki dochodu próbują to robić, aby oszacować, jaki był jego rzeczywisty wzrost.